staramy się, żeby nasycić wschodnią część naszego kraju wojskiem polskim. W związku z tym organizujemy, powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. Między 16. Dywizją Zmechanizowaną, która operuje przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim, a 18. Dywizją Zmechanizowaną, operującą głównie w województwie mazowieckim i lubelskim, właśnie powstaje pierwsza Dywizja Piechoty Legionów. Dywizja, która można by powiedzieć, że będzie przede wszystkim operowała na terenie województwa podlaskiego. Nie wyłącznie, ale przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego. Koncepcję powołania tego związku taktycznego przygotował pan generał Norbert Iwanowski, doświadczony dowódca. Swoje doświadczenie między innymi czerpał z tego, że był dowódcą 15. Brygady Zmechanizowanej w ramach 16. Dywizji, a potem przez kilka lat był szefem zarządu P2, czyli Zarządu Rozpoznania i Analiz Wywiadowczych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. To są bardzo ważne doświadczenia, które generał Iwanowski wykorzystuje właśnie przy formowaniu, przy budowie tej nowej dywizji. To 5. Związek Taktyczny w Wojsku Polskim, w Siłach Lądowych Wojska Polskiego. Będzie zorganizowany tak, jak teraz formujemy 18. Dywizję Zmechanizowaną, tak jak przekształcamy 16. Dywizję Zmechanizowaną, a więc w systemie czwórkowym, to znaczy 4 brygady, potem po 4 bataliony w brygadzie. Lokalizacje, gdzie będą mieściły się jednostki tej dywizji, pierwszej Dywizji Piechoty Legionów, to są wskazania właśnie z województwa przede wszystkim podlaskiego. A więc garnizon Łomża, a więc Grajewo, do którego Wojsko Polskie wraca po wielu latach, także Kolno, gdzie wcześniej Wojska Polskiego nie było, ale jest to miejsce, w którym Wojsko Polskie będzie i to jeszcze w tym roku będzie ta jednostka uruchomiona. Ale także lokalizacje, które wcześniej były wojskowymi lokalizacjami, ale potem przestały być. Myślę tu przede wszystkim o Czerwonym Borze, a więc okolice Zambrowa. Ten teren wraca w posiadanie Wojska Polskiego, ale także nowa lokalizacja, Siemiatycze. Te lokalizacje są konsekwencją analiz przeprowadzonych przez Wojsko Polskie, a przede wszystkim właśnie przez dowódcę, pełnomocnika do spraw sformowania pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. Patron również bardzo zacny. To ta dywizja zasłynęła bardzo taką twardą, zdecydowaną powstawą w 1920 roku. Między innymi odzyskała z rąk rosyjskich Białystok. W samym Białymstoku także będziemy rozbudowywać jednostkę wojskową, na której terenie się znajdujemy, a więc dynamicznie przeprowadzamy proces tworzenia nowego związku taktycznego. Dywizja będzie wyposażona w nowoczesną broń. O ile 16. Dywizja Zmechanizowana, jeżeli chodzi o czołgi, przede wszystkim w czołgi K2, 18 w Abramsy, o tyle Dywizja Podlaska zarówno w K2, jak i w Abramsy, a więc chodzi o to, żeby wykorzystać maksymalnie tą nowoczesną broń, która do Polski już dociera. Pierwsze przecież egzemplarze czołgów K2 już są na wyposażeniu Wojska Polskiego. Abramsy będą w tym roku, w 2023 roku. Brygada pancerna właśnie będzie zlokalizowana w Czerwonym Borze i w Siemiatyczach. Będzie również brygada artylerii, gdyż doświadczenia z wojny na Ukrainie wskazują wprost, że artyleria odgrywa kluczową rolę w obronie, skutecznej obronie Ukrainy przed inwazją rosyjską. Na wyposażeniu brygady artylerii znajdą się armatochaubice K9 i Kraby, ale także system bezzałogowy, który nosi kryptonim Gladius, a więc to będą bezzałogowce rozpoznawcze, które będą współpracowały razem właśnie z armatochaubicami. To jest
proces, który już zainicjowaliśmy, ale dziś poprzez zatwierdzenie koncepcji ten proces nabiera realnego kształtu. Pierwsze jednostki wojskowe już wydane zostały odpowiednie polecenia, żeby były właśnie formowane w ramach nowej dywizji, a więc ten proces będzie przebiegał dynamicznie. Jestem o tym głęboko przekonany ze względu na osobowość, charakter pełnomocnika, którego powołałem do właśnie zorganizowania tej dywizji. Robimy wszystko, żeby odstraszyć agresora, wzmacniamy Wojsko Polskie i dzięki temu Polska jest bezpieczna. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. O zabranie głosu proszę generała brygady Norberta Iwanowskiego, pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw sformowania pierwszej dywizji piechoty Legionów. Szanowny panie premierze, żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo. Jak mogliśmy zobaczyć, ale i usłyszeć, pierwsza dywizja piechoty Legionów stała się faktem. Dywizja powstała na mocy decyzji pana premiera, która była następstwem skomplikowanej, złożonej sytuacji geopolitycznej w regionie, ale przede wszystkim agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej w stosunku do jej sąsiadów i do Rzeczypospolitej. Dywizja, a w zasadzie koncepcja powstania dywizji oparta jest na trzech filarach. Pierwszy filar to wytyczne pana premiera, takie wytyczne warunki brzegowe co do kształtu, liczebności i do zasadniczego sprzętu, który będzie posiadała dywizja. Drugi filar to dobre praktyki zaczerpnięte z formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej. I trzeci filar to interoperacyjność w zakresie osobowym i technicznym, czyli narastanie stanów osobowych w poszczególnych latach do dywizji, narastanie zasadniczego, ale nowoczesnego sprzętu wspomnianego tutaj przez pana premiera również do dywizji i ten aspekt proceduralny, czyli osiągnięcie zdolności w ujęciu narodowym i sojuszniczym. Po to wszystko, aby skutecznie właśnie odstraszać, a w przypadku zagrożenia dokonać skutecznej projekcji siły celem neutralizacji zagrożenia, ale również zdolność tej dywizji do neutralizacji wszelkich zagrożeń niemilitarnych, chociażby związanych z katastrofami naturalnymi. Na potwierdzenie tych słów wspomniał też o tym pan premier, że mapa drogowa powstania tutaj koncepcji przedmiotowej dywizji została oparta o analizę szerokiego środowiska geograficznego, tutaj w tym wypadku potencjału społeczno-ekonomicznego. Mam na myśli demografię, ten zasób mobilizacyjny, zasób rekrutacyjny w postaci dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Również poziom zatrudnienia, bezrobocia, ale też dostęp do edukacji w tych regionach, gdzie będzie będą tworzone jednostki dywizji, do służby zdrowia i do innych aspektów. I również ten aspekt oceny operacyjnego w głównej mierze, gdzie odgrywał tutaj element, można powiedzieć, bezpieczeństwa i takiej odporności rozmieszczenia jednostek dywizji przed oddziaływaniem przeciwnika, ale też szybkiej koncentracji i mobilizacji w miejscu zagrożenia. Jak też zostało to wspomniane tutaj przez pana premiera, dlatego większość jednostek dywizji będzie skoncentrowana i rozlokowana w województwie tutaj podlaskim i województwie mazowieckim. Bardzo ważnym aspektem, również wspomnianym przez pana premiera, jest aspekt tutaj historyczny pierwszej dywizji piechoty Legionów, największego, można powiedzieć, związku taktycznego dywizji, która powstała w roku 18 roku po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą. Szlak bojowy również wytyczony od Wilna poprzez tu Kijów. Bardzo znaczący udział w uderzeniu w kontrofensywie nad Dnieprzem. No i zakończenie szlaku bojowego pod Tarnawką w 1939 roku we wrześniu. Będziemy i dywizja będzie, że tak powiem, kontynuowała chlubne tradycje pierwszej dywizji piechoty Legionu z jej patronem, marszałkiem Piłsudskim, a z pewnością będzie przysługiwało motto dywizyjne wygłoszone przez dowódcę Wincentego Kowalskiego, który powiedział, że był to bardzo wielki cel
czyli wielki honor bić się do końca, do ostatniego żołnierza. W najbliższym czasie, jak wskazał pan premier, siły zbrojne otrzymają nowy związek taktyczny, dywizję zmechanizowaną, bardzo mobilną, z dużą siłą ognia, która wraz z pozostałymi dywizjami na wschodniej flance będzie zdolna do odparcia wszelkiego niebezpieczeństwa i zagrożenia ze strony potencjalnego przeciwnika, ale również takiej dywizji, taka dywizja, która będzie mogła działać samodzielnie, również w bardzo dużym rozproszeniu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie generale. Szanowni państwo, na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie.